Witam w kolejnym odcinku. Dziś podsumowanie tygodniowego pobytu w Hongkongu. Po wyjściu z samolotu kierujemy się do wyjścia. Lotnisko jest tak duże, że w pewnym momencie wchodzimy do kolejki darmowej, która wiezie nas na odprawę paszportową. Mimo tego, że lotnisko jest ogromne, jest bardzo czytelne, obsługa miła. No, swoją kolejkę trzeba odstać niestety przy kontroli paszportów. I wiadomość dla kolekcjonerów pieczątek. Niestety w Hongkongu nie wbijają pieczątek do paszportów. W zamian tego dają małe karteczki z pieczątką, którą możemy sobie kolekcjonować osobno. Ważne też jest, aby zachować karteczkę, którą wypisujemy w samolocie. Będzie nam odbierana przy wyjściu, przy opuszczaniu miasta. Z lotniska wychodzimy bezpośrednio na terminal autobusowy. Możemy tam zakupić karty Octopus za 150 dolarów Hong Kong, czyli 75 zł. 50 dolarów kosztuje karta. Za 100 dolarów możemy jeździć środkami komunikacji, a także kupować w niektórych sklepach. W każdej chwili można ją doładować w 7-Eleven albo w metrze. Autobus wybieramy A21, szybszy lub wolniejszy E21, które kierują się na Mongkong. A21 cena 33 dolary, E21 cena 14 dolarów Hongkong. Z lotniska możemy wydostać się metrem lub taksówką, ale wybieramy autobus dla samych widoków, które towarzyszą nam przez całą drogę. Dodatkowo jedziemy prawdopodobnie najdłuższym mostem na świecie. Po przyjeździe na Mongkong, to jest ulica Nathan Road, najbardziej popularna, najdłuższa. Udajemy się do kantoru, jest ich w okolicy wiele. Wymieniamy dolary. Najlepiej brać dolary, nie euro. W niektórych kantorach jest tak, że euro nawet było tańsze niż dolary. Idziemy do hotelu, który wcześniej zabukowaliśmy. Pokój w hotelu raczej nie jest największy. Wymiary mniej więcej 3 metry na 4, dwa łóżka z łazienką, 15 piętro. Trzy windy, jedna jedzie na parzyste numery, druga na nieparzyste, trzecia zatrzymuje się na każdym piętrze, także w budynku pralnia, jadłodajnia, jakaś knajpka, czynne 24 na dobę. Oczywiście musimy zaopatrzyć się w kartę SIM z internetem. W tym celu udajemy się do Chongqing Mansion, bardzo popularnej miejscówki. Od razu na pierwszym stoisku u Hindusów kupujemy kartę SIM, China Mobile, My Friend za 100 dolarów, nielimitowany internet LTE na miesiąc. I 38 dolarów jeszcze zostaje na rozmowę. Cena tej karty 100 dolarów. Hongkong, czyli 50 zł. Przy dwóch osobach jedna karta wystarczy. Można udostępniać internet drugiej osobie z telefonu. No i potem czas na zwiedzanie dzielnicy. Hongkong jest naprawdę duży, także jest co zwiedzać. Można pieszo przejść na Sanson Sui albo po prostu podjechać sobie kilka stacji metrem.
Ale wycieczka pieszo też jest dobra, żeby trochę pooglądać, jak to wszystko wygląda, to miasto, ta dzielnica. Oczywiście widok, który zastaniemy na Sam Son Sui, Zatoka Wiktoria, zapiera dech. W dzień czy w nocy? Jesteśmy tam w dzień. Codziennie, każdego wieczoru o 20 rozpoczyna się Symfonia Świateł. Z jednej strony gra muzyka i wyspa Hongkong, którą widzimy, jest cała rozświetlona. Wszystkie budynki zaczynają migotać w takt muzyki. Nie jest ta muzyka może jakaś przebojowa, ale sam widok robi bardzo, bardzo duże wrażenie. Na wyspę Hongkong możemy dostać się metrem za 11 dolarów lub statkiem promem za 2 dolary, czyli 1 złoty. Jeżeli będziecie planować wycieczkę na wyspę Hongkong, musicie wziąć pod uwagę to, że statki pływają do godziny gdzieś około 23, a metro do drugiej w nocy. Także jeżeli zostaniecie na wyspie, będziecie musieli czekać do 6 rano na pierwszy pociąg metra, żeby wrócić na ląd. Już na samej wyspie największe wrażenia robią budynki banków, wysokie drapacze. Możecie przejść pieszo, możecie podjechać sobie piętrowym tramwajem, to już jest jakaś atrakcja. Koszt 2,30 pod park, pod ogród botaniczny. Jest ogród botaniczny i stamtąd odchodzi tramwaj na Victoria Peak na wzgórze z viewpointem. Koszt 80 dolarów tam i z powrotem razem z punktem obserwacyjnym. Oczywiście można sobie to skrócić sobie koszta, za 30 dolarów wjechać tramwajem do góry, nie opłacać punktu widokowego. To trzeba zaznaczyć przy zakupie biletu, że jedziemy tylko w jedną stronę. Obok jest mniejszy punkt widokowy, darmowy, też można z niego zobaczyć panoramy Hongkongu. I z powrotem wracamy autobusem 15 do centrum. Autobus zatrzymuje się na przystani promów, także możemy bez problemu potem wsiąść i popłynąć na stały ląd. Koszt autobusu to jest 10 dolarów Hongkong. Moim zdaniem każdy chociaż raz w życiu powinien zobaczyć Hongkong na żywo. Nie jest to samo co na zdjęciach w necie czy filmach. Tak jak Tajlandia uczy szacunku dla drugiego człowieka, tak Hongkong uczy szacunku do pieniądza, tak mi się wydaje. No cóż, kolejna moja wyprawa na pewno zacznie się od Hongkongu. Planuję wyjazd na 3 tygodnie. Tym razem będzie to wyjazd z postojem w prywatnej willi nad morzem. Już będą całkiem inne filmy, całkiem inne klimaty i na pewno wszystkie filmy kolejne, jakie będą z wypraw, będą robione na styl vlogowy z komentarzem, z opisem miejsc. Także zapraszam do subskrypcji. Dziękuję wszystkim tym, którzy już
subskrybują, oglądają, lajkujcie i do zobaczenia w następnych filmach. I życzę wam wszystkim wesołych świąt, dziś Wigilia i szczęśliwego nowego roku.